Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naszym cyklicznym spotkaniu Pakuła Nieruchomości zaprasza ciekawych gości i po raz ponownie na naszej kanapie specjalista kredytowy Konrad Dąbkowski. Dzień dobry. Witamy serdecznie, witam też ja, Robert Pakuła. Konrad, chciałem, żebyśmy dzisiaj sfokusowali się, zajęli się bardziej tematem otrzymania kredytu hipotecznego w przypadku, gdy posiadam umowę o pracę. Gdy chcę kupić mieszkanie, czy to na rynku deweloperskim, czy to na rynku wtórnym, mam umowę o pracę. Czy mógłbyś przybliżyć naszym słuchaczom ten temat? Powiem tak, maestro, kamera jest twoja. Wiesz co, ta umowa o pracę jest bardzo częstym źródłem dochodu. Mówi się, że z punktu widzenia banków jest najbardziej akceptowalny, bo jest najprostszy. Aha. Mamy dwa rodzaje, można powiedzieć, głównych umów o pracę. Mamy umowę o pracę na czas nieokreślony i umowę na czas określony. Teraz przyjrzyjmy się takiej sytuacji. Ktoś dostaje swoją pierwszą pracę, jest na okresie próbnym. Zazwyczaj to tam 3 do 6 miesięcy. I teraz pytanie, czy taka osoba może wnioskować o kredyt? Właśnie, czy on, pierwsza praca, okres próbny, prawda? Czy już może? Czy może? Na okresie próbnym nie. Na okresie próbnym nie. Ale w momencie, kiedy ten okres próbny, przyjmijmy, minęły 3 miesiące, okay. Przechodzi na drugi etap, umowa na czas nieokreślony i już w pierwszym miesiącu, po tym 3 miesiącach początkowych, kiedy on jest na etapie już tej umowy na czas nieokreślony, to ma spełniony warunek 3-miesięcznego zatrudnienia, bo liczy się od momentu, kiedy pracuje w danym miejscu i wtedy już można zaakceptować ten dochód, bo w niektórych bankach liczymy średnią za 3 miesiące. Są banki, które liczą średnią za 6 miesięcy. Tak więc w bankach, które mamy 3 miesiące, one przyjmą ten dochód, bo 3 miesiące temu zacząłeś pracę, minęły 3 miesiące, wpłynęły 3 razy wynagrodzenia i wtedy okay. Już spokojnie możemy wnioskować. I teraz w sytuacjach, kiedy mamy banki, które wymagają 6 miesięcy, to ta sytuacja po prostu się wydłuża. Jest okres 6 miesięcy, który musi być zaakceptowany. Jasne. Czyli te banki wymagają jak gdyby dłuższego stażu, prawda? Tak. Dłuższego stażu, ale nie boimy się. Wiemy, że ok, zacząłem od umowy na czas próbny. Chcę się bardzo starać, żeby dążyć do tego, żeby ona została przedłużona na czas określony i mogę w zależności od banku, do którego będę aplikował, mogę starać się już o mój pierwszy kredyt na wymarzoną nieruchomość. Tak, jest tak, jeszcze taka sytuacja, że są banki, które na przykład, przyjmijmy, dzisiaj mamy co, lipiec. Są też takie banki, które na przykład będą weryfikowały twój dochód w porównaniu z rokiem poprzednim. W bieżącym roku analizują te 6 miesięcy, patrzą ile masz dochodu średnio z umowy o pracę, ale i tak, jeżeli jesteś jedynym kredytobiorcą, poproszą o twojego PIT-a 11 za zeszły rok, żeby sprawdzić, czy tam nie było zmiany w wysokości dochodu. I mogą się do tego odnieść i mogą przyjąć mniejszą średnią. Dlatego też wszystko zależy, każdą sytuację trzeba dokładnie przeanalizować, czy tam była duża zmiana zatrudnienia, czy jest ciągłość zatrudnienia, to znaczy, że ktoś przechodzi pomiędzy różnymi miejscami pracy i te przerwy nie były dłuższe, na przykład 14 dni. Przerwę, to chyba jest ważna informacja dla naszych słuchaczy, prawda? Jeżeli zmieniamy pracę, tak, dbamy, żeby ta ciągłość była nie dłuższa, przerwa była nie dłuższa niż około 14 dni, tak żeby zachować sobie tą naszą historię, prawda? Tak, dokładnie, żeby było po prostu pokazane, że cały czas pracujemy, cały czas mamy źródło dochodu. Co dalej? Jeżeli chodzi w ogóle o wpływ na konto. Są czasami takie sytuacje, że mamy klientów, którzy mówią, ja mam umowę o pracę, mam wszystko ozusowane, zgłoszone do ZUS-u, Urzędu Skarbowego, ale mój pracodawca jest starej daty i lubi mi płacić kopertą. Bo on po prostu sobie przynosi plik pieniędzy i on lubi liczyć. Był taki okres, że banki akceptowały takie źródło dochodu i spokojnie można było dostarczyć zaświadczenie z ZUS-u i było ok. Obecnie jest to bardzo, bardzo ograniczone, a wręcz powiem szczerze, naprawdę by było bardzo trudno uzyskać taki kredyt, tak więc ograniczając ryzyko, pracodawca powinien płacić przez konto. I ten przelew powinien być pokazany, bo jak przedstawiamy zaświadczenie zatrudnienia od pracodawcy, na którym jest pokazana informacja o twoim średnim dochodzie, jasne, 3 lub 6 miesięcy, to do tego dołączamy historię rachunku, która pokazuje, jaki był wpływ. I teraz bank przyjmie mniejszą wartość. Mniejszą wartość albo wpływ na rachunek, albo zaświadczenie.
Czyli drogi kliencie, unikamy takich sytuacji, że nawet jak uwielbiamy naszego pracodawcę i on wszystko ozusowuje i tak dalej, a i chce nam przynieść wynagrodzenie w kopercie, mówimy przepraszamy, bardzo prosimy na przelew, my budujemy też swoją historię kredytową. Konrad, tak, a czy regularność tego wpływu, też wysokość wpływu, czy będzie miała wpływ na otrzymanie, na ocenę zdolności kredytowej i wysokość? Zmierzam tu jeszcze, może pozwól dalej. Chodzi mi tutaj, mówiąc o tej wysokości, bardziej może chciałem sformułować pytanie, jeżeli chodzi o premię i ich sformułowanie, prawda? Czy to półroczna, kwartalna, czy roczna, czy premia uznaniowa, czy takie rzeczy też będą miały wpływ w ocenie analityków banku? Miejmy taką sytuację. Przyjmijmy, jest handlowiec, który ma podstawę 2000 i w pierwszym miesiącu zarobił 2000, w następnym miesiącu zarobił 2000 plus premia miesięczna, przyjmijmy 1000 zł i na koniec kwartału dostaje premię rozliczającą za cały kwartał. Mhm. I teraz jak będziemy liczyli średnio z 3 miesięcy, to wszystko zależy jak wejdzie ten przelew. Bo jeżeli mamy okres kwartału, to tutaj premia kwartalna będzie liczona jako 1/3 do każdego miesiąca. Okay. Ale jeżeli w takiej sytuacji w kwartale wpłynęłaby jeszcze premia roczna, to przyznam szczerze, że wszystko zależy z punktu widzenia praktyki, jak to zapiszą działy kadr w zaświadczeniu i jak to będzie zatytułowane w przelewie. Bo zdarzają się takie sytuacje, że przelew, który powinien być zatytułowany premia roczna, okay, wpływa na konto pracownika zatytułowany premia. Działy kadr często mu się nie chce i jak wypełniają zaświadczenie, jeżeli wpisują na przykład co średnio za ostatnie 3 miesiące, wpisują tam podstawa, przyjmijmy 2000 zł, premia, a tu wpłynęło temu premia za ostatnie pół roku, dobra, wrzućmy premia, to i się pomylą, wpiszą kwartalna. Mhm. To jest im plus z punktu widzenia kredytobiorcy, on będzie miał większą średnią za kwartał. Ale z punktu widzenia prawa powinna dział kadr dołożyć wszelkie staranności, że jeżeli jest premia roczna, to wpisują w premii rocznej. I to wtedy bierzemy do średniej dochodu miesięcznego 1/12. Jak jest średnia półroczna, bierzemy 1/6. Kwartalna 1/3. I miesięczna, no to dorzucamy do miesiąca. Jasne. I przyjmujemy ostatnie, przyjmijmy 3 miesiące lub 6 w zależności od banku. Jasne, czyli to było, powiedzmy, teoretycznie bardziej korzystny przypadek dla kredytobiorcy, aczkolwiek no nie było to łamanie czy naruszanie prawa, tak, ale... Wiesz, to zależy jak nazwiemy, ale z punktu widzenia przygotowania należytego przygotowania dokumentu, to działy kadr powinny dokładnie rozgraniczać, jakie rodzaje premii są wypłacane. Często jest tak, że premie uznaniowe są wpisywane jako premie miesięczne. Jeżeli ktoś dostaje regularnie premię uznaniową co miesiąc, to w pewnym momencie jest zasadnicza i składowa część wynagrodzenia i ona, jeżeli często się powtarza, nie jest rozgraniczana, czy to jest premia uznaniowa, czy prowizja, po prostu jest wpisana jako premia i doliczana do średniej z ostatniego kwartału. Czyli rozumiemy, że banki będą przede wszystkim, będą bardzo cieszyły się, jeżeli wynagrodzenie przychodzi na konto, jeżeli wynagrodzenie jest regularne, jeżeli wynagrodzenie jest powtarzalne, jeżeli może nie ma jakichś bardzo dużych takich amplitud czy wahań, tak? Wiesz, amplitudy tutaj w przypadku umowy o pracę rzadziej się zdarzają. Tutaj możemy zaprosić słuchaczy do spotkania, kiedy będziemy mówili o firmach. Jasne. To wtedy o firmach to ma bardzo duże znaczenie. Na przykład jeżeli jesteś fliperem, jeżeli robisz biznesy typu, że zarabiasz raz na kwartał, raz na pół roku, to zapraszam Cię na spotkanie, następnym razem opowiemy, jak to wygląda. A w tym momencie jesteśmy przy umowie o pracę, gdzie takie wahania są dużo mniejsze. Tam zazwyczaj jest jakaś podstawa, mniejsza lub większa, plus premie, prowizje, dodatki. Konrad, a zadam takie pytanie. Skupialiśmy się teraz przez pewien czas na kredytobiorcy, ale powiedz mi, czy banki, czy dział analizy banku może czasami przyglądać się trochę odwrotnej sytuacji i niejako sprawdzać pracodawcę, czy dla banku może mieć znaczenie, czy Jan Kowalski zatrudniony jest w potężnej korporacji, czy Jan Kowalski może zatrudniony jest w małej firmie rodzinnej, tak? I może mieć takie podejrzenie, że to zatrudnienie może jest tylko po to, żeby sprzyjało uzyskaniu kredytu, tak? Powiem w ten sposób. To bardzo dobrze ująłeś, bo takie sytuacje się zdarzają, że na przykład syn pracuje u ojca,
w firmie transportowej i to jest sytuacja podwyższonego ryzyka. Dwa ryzyka. Pierwsze, bo jest spokrewniony pracownik. Okay. Z drugiej strony firma transportowa też jest podwyższonego ryzyka. Tak jak mamy w tym momencie branże, które bardzo ucierpiały na ostatnim kryzysie i mamy na przykład firmy eventowe, firmy gastronomiczne, firmy transportowe, które zawsze były podwyższonego ryzyka. Czy ma znaczenie, czy pracujesz w wielkiej korporacji, czy w małej firmie? Tak, ma znaczenie, bo są banki, które wymagają mniej dokumentów, jeżeli pracujesz na przykład w spółce z o.o., spółce akcyjnej, okay. A jeżeli pracujesz w firmie jednoosobowej, to wymagają większej transparentności historii rachunku, żeby zobaczyć, czy to wynagrodzenie wpływa tak regularnie, twoje koszty i tak dalej. Tak więc tutaj procedury dla bardziej tak dużych graczy rynkowych są trochę łatwiejsze. Łatwiej jest uzyskać kredyt. Ale pracujesz w firmie rodzinnej, nie jest to, nie dyskredytuje to przy uzyskaniu kredytu, aczkolwiek będziesz i ty, i twój pracodawca troszeczkę bardziej weryfikowany, tak? Tak, czy... dokładnie. Trzeba się przygotować po prostu z twoim opiekunem kredytowym, musisz spokojnie porozmawiać, jak wygląda sytuacja i to jest jak na spowiedzi. Czego się nie powie, a ma znaczenie, to potem będzie miało znaczenie i musi być taka sytuacja, że ten właśnie szczegół w większości banków, jeżeli nie był wytłumaczony wcześniej, może powodować decyzję negatywną albo powodować bardzo duże ryzyko przy procesie kredytowym. Konrad, wspomniałeś przed chwilą, zahaczyliśmy o COVID, bo no jest to nieuniknione. Jesteśmy jeszcze w tym czasie, w czasie pandemii. Wspomniałeś o branżach wykluczonych, może przepraszam, branżach ryzyka, tak? Branżach większego ryzyka. Powiedz mi, jeżeli małżonek jest właśnie w tej branży ryzyka, żona z kolei nie, czy mogą jakoś, czy ona może go wspomóc też swoimi dochodami, swoim zatrudnieniem w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości? Wiesz co, jeżeli w ogóle przystępują dwie osoby do kredytu, to jest dużo lepiej, bo to wtedy dzielimy, dywersyfikujemy ryzyko dla banku. Okay. Często na przykład banki rezygnują wtedy z ubezpieczenia, a jeżeli mamy jednego kredytobiorcę, proszą o ubezpieczenie na życie przez cały okres kredytu, a w momencie, kiedy mamy dwóch kredytobiorców, to ten okres na przykład ubezpieczenia na życie jest krótszy. Z drugiej strony, jeżeli mamy taką sytuację, że jeden z małżonków ma dochód, który podlega pod grupę ryzyka, to tutaj powiem tak, każdą sytuację trzeba analizować indywidualnie. Może to powodować tak, że nawet ten dochód będzie wymagał dokładnej analizy, przygotowania. Może być tak, że nie zaakceptuje tego bank. Choć to, przypuszczam, każda sytuacja jest inna i to trzeba dokładnie ustalić, bo może być duża firma transportowa i wszystko przejdzie ok. Może być mała firma, która ma zastoje, jest gdzieś na czarnych listach. Także to wszystko zależy. Nie chciałbym tutaj wyrokować, ale taką analizę musi zrobić dokładnie opiekun kredytowy. Jasne. Konrad, myślę, że przybliżyliśmy naszym słuchaczom. Powiedziałeś tu jeszcze o takim ciekawym temacie żony, a mi się skojarzyło z żoną, to jeszcze sytuacja macierzyńska. Okej. O której też wstępnie gdzieś tam wspominaliśmy, ale często są takie sytuacje, że przyjmiemy, kobieta jest zatrudniona na umowę o pracę. Pracuje, nagle dowiaduje się, że jest w ciąży. Tak, super tak, informacja. Tak się zdarza. Tak się zdarza. Tak. Zdarza się. Mężczyznom takie grozi. Rzadziej. I wiesz, mamy taką sytuację, że kobieta jest w ciąży i przyjmiemy, pierwsze 3-4 miesiące spokojnie sobie pracuje, potem nagle w piątym, szóstym miesiącu już zaczyna przebywać na L4. I teraz pytanie. Czy taka kobieta może przystąpić do kredytu jako współkredytobiorca lub główny kredytobiorca? Oczywiście, że tak. Tylko, że w tym momencie, po pierwsze, jej pensję wypłaca ZUS. Tak więc będzie informacja o historii rachunku, gdzie wpływa pensja z ZUS-u. I będzie zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, które mówi, od kiedy ta osoba pracuje, na jaką ma umowę o pracę, jakie ma stanowisko i w tym momencie jest to w pełni akceptowalny dochód. Często będzie taka informacja z banku też wymagana, że osoba, która jest w ciąży, potem urodzi, że po okresie płatnego urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, przejdzie, z powrotem wróci do pracy. Takie oświadczenie się czasami pisze, żeby nie było informacji, że potem osoba zostanie sobie 5 lat sytuacji wychowawczej, i nie będzie mogła wrócić do pracy, to spowoduje, że ten dochód zniknie. Tak więc bank też zastrzega sobie prawo,
żeby po prostu podejść do tego tak racjonalnie z punktu widzenia dochodowości. Czyli skoro powiedzieliśmy o takiej sytuacji jak L4, to tylko akurat w przypadku tutaj ciąży i potem wychowawczy, ale zwykłe L4, które przytrafi się też i mężczyźnie, prawda? Jak tutaj w przypadku aplikowania o kredyt? Jak najbardziej. Tutaj mamy normalne L4, tylko tam mieliśmy wyjątkową sytuację ciąży u kobiety, a tutaj na przykład mamy złamanie nogi. Przyjmijmy, ktoś ma L4, siedzi w domu, w obecnych sytuacjach niektórzy mogą pracować zdalnie, ale są też takie sytuacje, że nie może pracować i on po prostu siedzi w domu, otrzymuje wynagrodzenie z ZUS-u. Przyjmijmy tam drugi, trzeci miesiąc i ten dochód jest w pełni akceptowany. Jasne. Jest normalnie taka informacja z ZUS-u, że przelewa to na konto, a z drugiej strony mamy zaświadczenie o zatrudnieniu, to jest umowa na czas nieokreślony. Myślę, że tak w miarę popatrzyliśmy na źródło dochodu przy umowie o pracę, to omówiliśmy, a powiedz, jeżeli już decyduję się na ten kredyt hipoteczny i mam do wyboru fantastyczne, okazyjnie kupione mieszkanie na rynku wtórnym, czy wymarzony apartament, który buduje deweloper, czyli rynek pierwotny. Jakie tutaj są różnice, na co trzeba zwrócić uwagę, jak to jest rozpatrywane przez banki? Wiesz co, jeżeli przyjrzymy się temu pod względem umowy o pracę, to musimy to rozgraniczyć, że jeżeli bank stwierdzi, że masz akceptowalny dochód, to on powie, jaką masz zdolność kredytową. Okay. I określi, przyjmijmy, przy tym dochodzie możesz uzyskać kredyt w kwocie, przyjmijmy, 500 tysięcy. I to jest kwota, którą możesz uzyskać. I teraz, jak ty ją rozdysponujesz według procedury? Czy na rynku pierwotnym, czy na rynku wtórnym, to już jest następny etap analizy majątkowej i prawnej. Tak więc, czy to ma znaczenie, jaką nieruchomość kupujemy? Tak. Z punktu widzenia analizy prawnej, czy ją zaakceptujemy. Ale z punktu akceptowalności dochodu, o czym rozmawiamy dzisiaj, to nie ma znaczenia. Po prostu liczy się wkład własny, który jest wymagany przez bank i czy po prostu cała transakcja nam się zamknie, czyli kwota kredytu, którą chcemy uzyskać, pozwoli na sfinansowanie plus wkład własny całej transakcji. Okej. Okay. Jeszcze jedną rzecz pominaliśmy. Umowa na czas określony. Umowa na czas określony, tak podsumowując ją w dużym skrócie, to jest umowa, która jest zawarta od pewnego czasu do określonego czasu. I teraz, kiedy bank to akceptuje? Mamy taką sytuację, że przychodzi ktoś, składa wniosek, jest ona przyjmijmy od 3 miesięcy, to w niektórych bankach jest minimalny okres i musi być na co najmniej 6 miesięcy przód. Tak. To jest taki podstawowy parametr, że w momencie składania wniosku i analizy kredytowej musi być co najmniej 6 miesięcy w przód. W niektórych bankach jest 6 miesięcy w przód od momentu podpisania umowy kredytowej. Tak więc wszystko musi być przeanalizowane. Czasami są takie umowy na przykład na 12 miesięcy, są takie przykłady nauczycieli, którzy mają na przykład co 12 miesięcy nową umowę. To jest w pełni akceptowalny dochód. Pamiętajmy o tym, co rozmawialiśmy, musi być wpływ na konto. Musi być wpływ na konto. Słuchaj, czy można powiedzieć, że przy odpowiednio długim terminie takiej umowy na czas określony z punktu widzenia zdolności kredytowej taka umowa może być bardzo porównywalna do umowy na czas nieokreślony. Mówiąc o zdolności mojej Jana Kowalskiego, który chce aplikować o kredyt. Na 24, 36 miesięcy i to jest w pełni akceptowane. Ważne, żeby był wpływ na konto. Obecnie to jest jeden z takich większych zmian, jeżeli chodzi o umowę o pracę. To jeszcze te 3 miesiące i 6 miesięcy to takie minimum. Czyli może tak jeszcze to podsumowując, umowa na okres próbny, nie? Jest jeszcze taka umowa na zastępstwo, właśnie się przypomniało, która też nie jest akceptowana, bo tutaj nie mamy ryzyko braku ciągłości zatrudnienia. Tak więc umowy na zastępstwo czasami się zdarzają na przykład w sądach. To jest trudna sprawa. Mianowanie czy powołanie. To tutaj musimy indywidualnie każdą sytuację. Indywidualnie ją rozpatrywać, zgadza się. Takie hasło list intencyjny. Czasami się klienci pytają, tak? Czy przy przedłużeniu umowy, czy przy... Wiesz co, tak, jeżeli to jest taki student, który mówi, że skończyłem studia, jestem mega, mega, super, super i on mówi, mam list intencyjny od wielkiej korporacji, która powiedziała, że nie widzi wszystkich kazań, żeby mnie zatrudnić, no to nie. To on może sobie to powiesić na ścianę, tak? Że ty... Okej. Ale sytuacji, kiedy mamy na przykład umowę o pracę, gdzie ktoś już pracuje pewien czas i przyjmijmy za 2-3 miesiące kończy się umowa o pracę na czas określony, list intencyjny może być potrzebny,
Niektóre banki tego wymagają, ale większość banków wymaga aneksu. Aneksu, który przyjmijmy wydłuży o ten okres, który jest akceptowalny do tego, co jest potrzebny. Czyli taki aneks będzie już przez bank akceptowalny i będzie podstawą do dalszego procedowania, tak i rozpatrzenia, tak, rozpatrzenia wniosku. Jest jeszcze też takie pytanie od pracodawców czasami, czy list intencyjny zobowiązuje mnie do otrzymania zapewnienia z danym pracownikiem? Czy on wtedy może się odbijać? Bo on ma już pewnie przez 6 miesięcy go zatrudnia i tak dalej. Nie, to jest tylko oświadczenie. Taka deklaracja woli, prawda? Taka, czy nie widzę przyciska, żeby zatrudnić pracownika na obecnych i nie gorszych warunkach. Ale to nic. To nie znaczy, że zobowiązuje się. To nie jest umowa. To jest tylko takie na razie... Jednostronna deklaracja, to tak? Wygląda, że będzie ok, ale zobaczymy, jak to będzie. Jasne. Słuchaj, myślę, że chyba naprawdę przebrnęliśmy przez to. Tak, zakładając sobie ten nasz 20-minutowy czas, prawie jesteśmy, delikatnie go przekroczyliśmy. Ja chciałem Tobie bardzo serdecznie podziękować za tą dzisiejszą prelekcję, za tą dyskusję. Korzystając z tego, już dzisiaj zaprosić naszych słuchaczy, myślę, do naszego kolejnego spotkania, gdzie pozwolę sobie, tak jak wspomniałeś na początku, zagaiłeś, że chciałbyś przekazać pewne informacje na temat możliwości uzyskania kredytu w przypadku własnej działalności, aby to był temat naszego kolejnego spotkania za może 3-4 tygodnie. I korzystając, powiem, dziękując jeszcze raz Tobie za czas, za spotkanie, już dzisiaj zaprosić naszych słuchaczy do nas, do Pakuła Nieruchomości, na spotkanie za 3-4 tygodnie, które będziemy odpowiednio anonsować. Tymczasem chcieliśmy serdecznie podziękować. Dziękuję. Konrad Dąbkowski, Robert Pakuła i do zobaczenia. Dziękujemy.